tym miesiącu rząd Danii wykupił ostatnie 4 słonie z duńskich cyrków i przekazał je do ogrodów zoologicznych. Z końcem roku wejdą w życie przepisy zakazujące występów zwierząt w tamtejszych cyrkach. W Polsce projekt nowej ustawy o ochronie zwierząt, likwidujący m.in. cyrki ze zwierzętami, utknął w martwym punkcie. Mimo to są miejscowości, które przestały wynajmować tereny miejskie takim cyrkom. Co sądzą mieszkańcy naszego miasta o występach zwierząt w cyrkach? No jest to niehumanitarne, jestem zdecydowanie na nie i jak byłyby w Olsztynie, to na pewno nie zabrałabym tam dzieci. Żal patrzeć, jak te zwierzęta robią to, co ludzie chcieliby, a nie mogą żyć tak, jak naprawdę powinny żyć. Powinniśmy znaleźć sobie jakoś inną zabawę, więc wykorzystywać niewinne zwierzęta. One są zbytnio wykorzystywane, a potem oddawane na rzeź, tak jak nikomu niepotrzebne. Ze zrozumieniem spotkał się również pomysł wykupienia zwierząt cyrkowych i umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych. To musiała być dobrze dostosowana placówka tak naprawdę. I w obecnym czasie nie mam takich informacji, nie wiem, jak wygląda to sytuacja w zoo. Jeżeli z cyrku są słonie, to wydaje mi się, że im lepiej będzie w zoo niż w tym cyrku. A na wolność to one się już nie nadają, tak myślę. Więc chyba lepiej w zoo niż w cyrku, bo w cyrku to... No to smutny widok, jak te zwierzęta są tam takie godne zwierzęta jak słonie, jak lwy, tak, a robi się z nich takie zabaweczki, to jest bardzo przykre. Okazuje się jednak, że problem nie sprowadza się tylko do odpowiedzi na proste pytanie jestem za bądź przeciw występom zwierząt w cyrkach. Rzecz dotyczy też stopnia ingerencji człowieka w świat przyrody. Pamiętajmy, że większość tych zwierząt w zoo, czy w cyrku są jednak urodzone w niewoli. Tak więc są jak te ptaki, które całe życie żyją w klatkach, tak? Otworzy pan klatkę, wyleci i wróci z powrotem. Może, skoro zabrnęliśmy już tak daleko, należałoby zastanowić się nie tyle nad całkowitym zakazem, lecz nad sposobem traktowania zwierząt. Nie zapominajmy, że oprócz tych zwierząt, tak, że ludzie tam pracują. Tak więc ludzie i zwierzęta stanowią niejako zespół i chyba nie miałbym nic przeciwko widzieć... No nie wiem, głupie słowo, szczęśliwe zwierzęta, tak, ale dobrze traktowane w zoo, nie mam nic przeciwko. Pod warunkiem, że jest jakaś kontrola nad tym. W trakcie tresury, w trakcie popisu, w trakcie transportu. Nasza krótka sonda nie udziela prostej odpowiedzi, lecz prowokuje do zastanowienia się nad stosunkiem człowieka do świata przyrody. Jest to apel o większą empatię wobec losu zwierząt.